Sobota minęła godzina 14, pora na kolejną audycję z cyklu Świat Książkowego Mola. Dzisiaj zajrzymy do skarbnicy opowieści dla najmłodszych. Trzy propozycje mamy specjalnie dla naszych najmłodszych słuchaczy. Zaczniemy od małej, ale niesamowicie ciekawej i przede wszystkim pięknie ilustrowanej książeczki Petra Fedora-Freiberga i Weroniki Leo: Opowieść o ptaku szczęścia. Autor jest znanym dziecięcym psychologiem, który w 1973 roku stworzył opowieść, którą dzisiaj wam Prezentuje. Autorka to ilustratorka książeczek dla dzieci, i razem stworzyli naprawdę niesamowitą opowieść. Zamknijcie teraz oczy i wyobraźcie sobie piękny letni dzień. Wszystkie dzieci cieszą się piękną pogodą, puszczają beztrosko latawce, bawią się wspólnie ze sobą, kiedy nagle na łące pojawia się pewien staruszek. Pojawia się właściwie znikąd i opowiada im o pewnej krainie, w której zawsze jest spokojnie i bezpiecznie, jej mieszkańcy mają bowiem ptaka szczęścia, który sprawia, że ich domy są zawsze bezpieczne, a ludzie szczęśliwi. Co się jednak stanie, gdy ktoś zechce mieć to szczęście tylko dla siebie? Czy ptak szczęścia może żyć w niewoli? I co to znaczy dzielić się szczęściem z innymi? O tym wszystkim dowiecie się z książki Opowieść o ptaku szczęścia bardzo mądrej. Pięknej opowieści mam dla dzieje, że przypadnie wam do gustu. Pora na króciusieńki fragment. Jest piękny dzień rozpoczynającego się lata. Słoneczko przygrzewa, a na łące pojawiły się kwiaty. Przybiegają dzieci. Zapewne będą chciały wypróbować swoje latawce. Puszczają je na rześkim, porannym wiaterku. Mocno trzymają liny, lękają się bowiem, że wiatr może je porwać, że zabierze je ze sobą, że latawce odlecą i nigdy już nie wrócą. Co by to było, gdyby któreś z nich straciło swój latawiec? Równocześnie pragną jednak, by to właśnie ich latawiec uniósł się jak najwyżej. Książeczka jest króciutka, więc więcej nie przeczytam, żeby nie zdradzić wam tego, co w niej e, najlepsze, ale polecam ją gorąco. Mam nadzieję, że się Wam spodoba opowieść o ptaku szczęścia ta książka właśnie za nami.